Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 8, część 1. Któż jest takim mędrcem, żeby to zrozumiale wyłożyć? Mądrość rozjaśnia oblicze człowieka, lecz srogość jego oblicza zniekształca go. Te słowa, które tutaj przetłumaczono, żeby to zrozumiale wyjaśnić, można też tłumaczyć, poznać znaczenie rzeczy. Salomon już wcześniej stwierdził, że świat jest dla człowieka niezgłębiony, że mądrość pozwalająca zrozumieć dzieła Boga jest dla niego niedostępna. Jest przekonany, że taka mądrość dałaby człowiekowi radość. Ktoś, kto by ją posiadł, nie mógłby być srogi i surowy dla ludzi. Rozkazu królewskiego słuchaj, a gdzie chodzi o przysięgę na Boga, nie śpiesz się. Odejdź od jego oblicza i nie upieraj się przy złej sprawie, gdyż on czyni wszystko, co tylko chce. Salomon udziela konkretnych rad temu, kto będzie czytał jego księgę. Świata w jego złożoności człowiek nie pojmie, ale pewne działania są mądre, a pewne nie. Mądrym postępowaniem jest posłuszeństwo władzy, posłuszeństwo królowi. Te słowa, które tutaj są przetłumaczone, a gdzie chodzi o przysięgę na Boga, można też przetłumaczyć w zakresie przysięgi Boga. Posłuszeństwo ludzkiej władzy ma swoje granice. Rozkazów króla należy słuchać w takim zakresie, w jakim są one zgodne z wolą Boga. Te słowa, które tutaj przetłumaczono jako nie śpiesz się, można też przetłumaczyć nie sprawiaj sobie niepokoju. Jeżeli będziemy czynić zło nawet z rozkazu władzy, to będziemy odczuwać niepokój. Jeżeli król wydaje rozkazy sprzeczne z wolą Boga, to najlepiej jest odejść sprzed jego oblicza, trzymać się od niego z daleka, bo ma duże możliwości, żeby szkodzić tym, którzy opierają się jego woli. Bo w słowie królewskim tkwi moc. Któż odważy się go zapytać, co czynisz? Człowiek, który ma władzę, może realizować swoją wolę bez względu na to, czy jest ona dobra, czy zła. Ci, którzy podlegają jego władzy, rzadko odważą się sprzeciwić. Kto przestrzega przykazania, tego nic złego nie spotyka. Serce mędrca zna właściwy czas. Przestrzeganie przykazań Bożych strzeże przed złem. Te słowa, które tutaj przetłumaczono, serce mędrca zna właściwy czas, można też przetłumaczyć, mędrzec zna czas i wyrok. Człowiek mądry wie, że przyjdzie czas, kiedy Bóg będzie go sądził i stara się na ten sąd przygotować. Zaiste, każda sprawa ma swój czas i swój sposób. I jako wielkie zło ciąży to na człowieku, że nikt nie wie, co będzie, bo któż mu powie, jak się to stanie? Te słowa, które tutaj przetłumaczono, każda sprawa ma swój czas i swój sposób, można też przetłumaczyć, na każdą sprawę jest czas i sąd. Bóg wybiera czas i sposób, w jaki odpłaci za zło, ale od kiedy człowiek je popełnił, ono na nim ciąży. Człowiek nie wie, w jaki sposób ta odpłata nastąpi, ale nastąpi. Salomon był tego pewien. Nie ma człowieka, który by miał moc nad wiatrem i mógł go zatrzymać. Nikt nie ma mocy nad dniem śmierci i nie jest zwolniony od walki, a bogactwo nie uratuje tych, którzy je posiadają. Nie można zatrzymać wiatru. To słowo, które tutaj przetłumaczono jako wiatr, można też przetłumaczyć jako duch. Ducha też człowiek nie może zatrzymać. Nie może też przedłużyć swojego życia poza czas, który Bóg wyznaczył. I najpóźniej po śmierci człowiek odpowie za to, co robi w czasie swojego życia. Kiedy zaczyna się wojna, nikt nie może się uchylić od walki. Podobnie jest z sądem Bożym, nie da się go uniknąć. Pieniędzmi można zmienić wyroki ludzkich sądów, ale Boga nie da się przekupić. On zawsze będzie sądził sprawiedliwie.